scenę Łukasza Gibałę. Czy jest jakikolwiek powód, dla którego w Polsce założenie firmy trwa średnio aż 32 dni, podczas gdy w innych krajach OECD jest to 12 dni, w Stanach Zjednoczonych 6 dni, na Węgrzech tylko 4, a w Australii tylko 2 dni? Czy jest jakikolwiek powód, dla którego polski przedsiębiorca musi średnio rocznie poświęcać około 300 godzin na załatwienie formalności podatkowych, gdy średnia dla krajów OECD tylko 186 godzin, a w krajach takich jak Szwajcaria czy Finlandia zajmuje to przedsiębiorcy tylko około 70 godzin rocznie? Ale czy jest wreszcie jakikolwiek powód, dla którego Polska ma być dopiero 62 w ogólnym rankingu łatwości prowadzenia biznesu, tuż za Samoa i Panamą, jedno miejsce przed Ghaną i daleko, daleko w tyle, około 20 miejsc za takim tygrysem gospodarczym jak Rwanda? Otóż odpowiadam, nie, nie ma żadnego powodu. W Polsce też można stworzyć przyjazne warunki do prowadzenia biznesu. W perspektywie kilku lat Polska może spokojnie znaleźć się w pierwszej dziesiątce wszelkich rankingów gospodarczych. My, Ruch Palikota, wiemy jak to zrobić. Podejmujemy tę rękawicę rzuconą przez pana, panie Andrzeju. Przyjmujemy ten apel. Będziemy się troszczyć o polską przedsiębiorczość. Pierwszy filar naszego programu gospodarczego to przyjazna administracja. Jest to pakiet rozwiązań, które mają na celu odbiurokratyzowanie polskiego życia gospodarczego oraz skrócenie czasu załatwiania różnych spraw w urzędach. Wiem, że dla dużej części z was hasło przyjazna administracja to jest oksymoron. Urzędy kojarzą się wam z długim oczekiwaniem, z kolejkami, z niemiłą obsługą, z brakiem zaufania, no i przede wszystkim właśnie z potwornymi kolejkami. Ale my mamy pomysł, jak to zmienić. Zacznijmy od przewlekłości postępowań urzędniczych. Obecnie sytuacja jest praktycznie beznadziejna. Jeśli ktoś trafi do urzędu, gdzie urzędnik nie załatwia mu sprawy w urzędowym terminie, to co może zrobić? Po pierwsze, może pójść do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność. Jeśli będzie miał szczęście, to otrzyma wyrok po roku, ale bardziej prawdopodobne jest, że otrzyma go po 2 latach. Tylko co mu po tym wyroku po 2 latach? Po drugie, może pójść z zażaleniem do urzędu wyższego szczebla. No tyle tylko, że wtedy znowu trafia do kolejnego urzędu. I znowu napotyka te wszystkie negatywne zjawiska, o których mówiliśmy. Mało tego, nawet jeśli będzie miał szczęście i ten urząd wyższego szczebla rozpatrzy w terminie jego zażalenie, to i tak urząd wyższego szczebla nie ma żadnych sankcji, które mógłby nałożyć na urząd niższego szczebla. Może tylko wyznaczyć temu urzędowi dodatkowy termin, który i tak najczęściej jest ignorowany przez urzędy niższych szczebli. Żeby przerwać to błędne koło, Ruch Palikota proponuje zasadę milczącej zgody. Zasada ta polega na tym, że jeżeli urząd w ustawowym terminie nie wyda decyzji odmownej, to jest to równoznaczne z wydaniem decyzji pozytywnej. Szanowni Państwo, naprawdę najwyższy czas, żeby to nie obywatel, ale państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za błędy i opieszałość urzędników. Natomiast wszędzie tam, gdzie wprowadzenie zasady milczącej zgody jest niemożliwe ze względu na występowanie i interes stron trzecich, proponujemy kary finansowe w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od pewnego czasu w prawie budowlanym. I chociaż słusznie mówił pan Andrzej Olechowski, że generalnie w Polsce procedury budowlane niesłychanie się ślimaczą, średnio na uzyskanie pozwolenia, wszystkich pozwoleń, potrzeba około 300 dni, czyli na przykład 10 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych, tam to jest 26 dni, to akurat sama procedura pozwolenia na budowę
od pewnego czasu, od momentu wprowadzenia właśnie kart finansowych, zaczęła przebiegać zupełnie inaczej. Jeszcze do niedawna było nagminną praktyką, że urzędy spóźniały się kilka miesięcy z wydawaniem tego pozwolenia. W tej chwili, według ostatnich danych NIK-u, po wprowadzeniu kart finansowych 97% decyzji jest wydawanych w terminie. Tak więc to naprawdę działa. I dlatego rozszerzymy tą zasadę kar finansowych na inne postępowania administracyjne, tam gdzie nie możemy prowadzić milczącej zgody. Szanowni Państwo, skuteczność milczącej zgody to z automatu 100%. W przypadku milczącej zgody nie ma takiej możliwości, żeby nastąpiło spóźnienie, bo decyzja jest z automatu wydawana przy pierwszym dniu spóźnienia. W przypadku kar finansowych ta skuteczność wynosi około 97%. Wiemy to na przykładzie właśnie z Empirii, na przykładzie prawa budowlanego. Widać więc wyraźnie, że wprowadzenie łączne tych dwóch zasad spowoduje, że niedotrzymywanie przez urzędników terminów stanie się zamierzchłą przeszłością. Kolejnym, codziennym, ogromnym problemem polskich przedsiębiorców jest nieustannie zmieniające się i bardzo skomplikowane prawo podatkowe. O tym mówiła zresztą też moja przedmówczyni. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale w przeciągu ostatnich lat średnio ustawy podatkowe były nowelizowane ponad 20 razy rocznie. Do tego te przepisy są tak skomplikowane, że urzędy w różnych częściach kraju często inaczej interpretują ten sam zapis. Ale największą plagą są sytuacje, kiedy urząd nagle i bez żadnego powodu zmienia własną interpretację tego samego przepisu i próbuje sprawić, ażeby ta interpretacja działała wstecz. Wytłumaczę to na przykładzie. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Na początku mamy jakiś niejasny przepis. Początkowo urzędy interpretują ten przepis pomyślnie przedsiębiorców. W związku z tym przedsiębiorcy przez kilka lat w dobrej wierze działają zgodnie z tą wykładnią urzędu. No ale do czasu. W pewnym momencie znienacka urząd zmienia tę swoją wykładnię na mniej korzystną dla przedsiębiorców. I w oparciu o tą nową wykładnię przegląda na kilka lat wstecz sprawozdania finansowe przedsiębiorcy i nalicza mu zaległe podatki wraz z karami i odsetkami. Taka procedura jest absolutnie naganna, ale niestety jest powszechnością w polskich urzędach skarbowych. Wiemy, jak ukrócić ten proceder. Proponujemy instytucję prawa do błędu. Polega ona na tym, że od tej pory, po jej wprowadzeniu, każdy przedsiębiorca będzie miał prawo na piśmie zwrócić się do Urzędu Skarbowego ze swoją interpretacją niejasnego przepisu i dopóki nie otrzyma od Urzędu Skarbowego innej interpretacji, dopóty może postępować bezpiecznie według swojej własnej interpretacji i nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. Szanowni Państwo, w Ministerstwie Gospodarki pracuje ponad 1000 urzędników. Gdyby chociaż połowa z nich zajmowała się usuwaniem barier dla prowadzenia działalności gospodarczej, to na pewno bylibyśmy już w pierwszej dziesiątce w każdym rankingu gospodarczym. No więc pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że jesteśmy dopiero na tym 62. miejscu za Samoa i Panamą? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ większość tych urzędników zajmuje się wszystkim innym, tylko nie usuwaniem barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Widać to zresztą po samych nazwach departamentu. Departament Polityki Handlowej, Departament Spraw Europejskich czy Departament Handlu i Usług. Sprawy, którymi zajmują te departamenty, na pewno są bardzo ważne. Ale czy mają cokolwiek wspólnego z bezpośrednim usuwaniem przeszkód w działalności gospodarczej? Dlatego proponujemy zastąpić Ministerstwo Gospodarki Ministerstwem Przedsiębiorczości. Jedynym zadaniem tego przemianowanego ministerstwa będzie likwidowanie barier działalności gospodarczej w Polsce. I nie będzie się ono składało ze statycznych departamentów, ale tylko i wyłącznie z zespołów projektowych powoływanych na czas określony do realizacji konkretnych zadań. Takich zespołów jak na przykład zespół do uproszczenia prawa podatkowego, zespół do skrócenia czasu dochodzenia sądowych należności, sądowego dochodzenia należności, czy też zespół do uproszczenia i przyspieszenia procesu budowlanego. A urzędnicy, którzy będą pracowali w tych zespołach, będą rozliczani z konkretnych efektów i wynagradzani właśnie według tych efektów. Brawo!
Wysokie podatki i inne daniny na rzecz państwa są zmorą polskich przedsiębiorców. Wynika to z wszystkich badań, między innymi z tych, które zaprezentowała przed chwilą moja przedmówczyni, ale też również z tych, które myśmy przeprowadzali w ramach przygotowań do kongresu. Odbyliśmy konsultacje z kilkoma tysiącami przedsiębiorców i wszyscy oni wskazywali to jako wysokie podatki wskazywali jako podstawową barierę w prowadzeniu właśnie działalności gospodarczej. Dlatego ruch Paligota chce teraz, dzisiaj zaproponować nową filozofię podatkową. Nie jesteśmy populistami. Zdajemy sobie sprawę, że budżet musi mieć dochody, ażeby mógł realizować swoje zadania. Tym natomiast, co wymaga zmiany, są proporcje, jakich różne podmioty powinny się dokładać do tego budżetu. Dzisiaj mamy taką sytuację. Z jednej strony są drobni przedsiębiorcy, którzy uginają się pod ciężarem potężnych zobowiązań podatkowych i często nie są w stanie tych ciężarów udźwignąć, a z drugiej strony są duże korporacje, które wykorzystując niejasności i luki w prawie i mając pomoc profesjonalnych kancelarii prawnych, są w stanie płacić proporcjonalnie w stosunku do swoich możliwości znacznie mniejsze podatki. A często bywa tak, że nie płacą tych podatków wcale, bo transferują zyski za granicę. I my musimy odwrócić te proporcje. To trzeba zmienić. Dlatego proponujemy odciążyć podatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa kosztem dużych korporacji. Około miesiąc temu ruch Palikota złożył w Sejmie pakiet ustaw profesora Modzelewskiego. Te ustawy nakładają nowe podatki na instytucje finansowe oraz duże korporacje, m.in. właśnie podatek antytransferowy. Dzięki tym podatkom państwo polskie może w najbliższych latach uzyskać, licząc bardzo ostrożnie, ponad 50 miliardów złotych. I te pieniądze chcemy właśnie przeznaczyć na obniżki podatków i składek dla drobnej przedsiębiorczości. I to jest drugi filar naszego programu. Niskie podatki. Szczególnie wysokie jest w Polsce opodatkowanie pracy. Do każdej złotówki średnio, którą pracodawca wypłaca do kieszeni pracownika, musi dołożyć około 70 groszy na rzecz państwa w postaci różnego rodzaju podatków i innych danin publicznych. A wysokie opodatkowanie pracy, szanowni państwo, to jest najgorszy z możliwych podatków, zarówno jak chodzi o skutki gospodarcze, jak i społeczne. To wskutek tego mamy w Polsce 2 miliony bezrobotnych, już ponad 2 miliony, a kolejne ponad 2 miliony ludzi wyjechało z Polski za granicę w poszukiwaniu pracy. To wysokie opodatkowanie pracy powoduje, że przedsiębiorcy nie są w stanie zatrudniać kolejnych pracodawców. Warto już podkreślić, że w przeprowadzonych przez nas konsultacjach, o których już mówiłem, najwięcej, ponad 93% przedsiębiorców wskazało właśnie wysokie koszty pracy jako główną barierę prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy, po pierwsze, obniżyć o 30% wszystkie składki ZUS, które pracodawca musi płacić swoich pracowników. I po drugie, proponujemy, żeby ZUS przejął na siebie obowiązek wypłacania pracownikom, którzy są na zwolnieniu lekarskim, tak zwanego chorobowego. Łączny koszt dla budżetu tych zmian to teoretycznie prawie 40 miliardów złotych rocznie. Faktycznie będzie to znacznie mniej, dlatego że wskutek tych zmian zmniejszą się koszty pracy, a tym samym wzrośnie zatrudnienie. Chociaż więc składki będą płacone w niższym wymiarze, to większa będzie baza składkowa, baza podatników, czyli będzie więcej osób, które płacą te składki. Dlatego liczymy, że faktycznie ten ubytek w budżecie będzie nieco mniejszy i zostanie on właśnie w całości pokryty z pakietu ustaw profesora Modzelewskiego. Kolejnym ważnym problemem polskich przedsiębiorców są zatory płatnicze. Ten problem jest odczuwany przez przedsiębiorców szczególnie dotkliwie właśnie w czasach dekoniunktury. Wtedy coraz więcej firm płaci albo z opóźnieniem, albo nie płaci w ogóle. Niestety, nie dość, że w Polsce samo dochodzenie należności jest bardzo długotrwałe i skomplikowane, to jeszcze do tego dochodzą nieprzyjazne przepisy podatkowe. W szczególności ustawa o VAT, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek odprowadzenia tego podatku już po tym, jak wystawili fakturę, niezależnie od tego, czy faktycznie dostaną pieniądze za wykonaną usługę, czy też nie. Do czego to prowadzi? Posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie małą polską firmę budowlaną, która pracuje przy budowie autostrad. Firma ta oczywiście jest tylko podwykonawcą dużego koncernu, ponieważ sama była zbyt mała, żeby samodzielnie wystartować przetarg. Jej zadanie polega na tym, ażeby za 100 milionów złotych wylać asfalt. 100 milionów netto. Firma wykonała swoją usługę, wystawiła fakturę
generalnemu wykonawcy, dużemu koncernowi i czeka na pieniądze. Mijają tygodnie, pomimo upomnień tych pieniędzy nie dostaje. Ale pomimo tego, że nie dostała ani złotówki, musi zapłacić państwu 23 miliony złotych podatku VAT. Co jeszcze bardziej interesujące, ten duży koncern, który właśnie ani złotówki nie zapłacił, może od swoich podatków odliczyć te 23 miliony. Takie jest teraz w Polsce prawo. Czy to jest sprawiedliwe? Czy państwo powinno karać tych, którzy nie otrzymują należnej zapłaty, a nagradzać tych, którzy nie płacą? Karać poszkodowanych, a nagradzać pokrzywdzonych. Taka jest właściwa filozofia państwa? My takiej filozofii mówimy stanowcze nie. Proponujemy wprowadzenie metody kasowej VAT. Polega ona na tym, że podatek VAT staje się wymagalny dopiero w momencie zapłaty faktury, a nie w momencie jej wystawienia. Jednocześnie proponujemy, ażeby możliwość odliczenia podatku VAT występowała tylko wtedy, kiedy firma zapłaci w ciągu 30 dni za usługę. Brawo! Takie reguły są sprawiedliwe, neutralne dla budżetu państwa oraz w sposób radykalny zmniejszą problem zatorów płatniczych. Wczoraj premier Donald Tusk obiecał częściowe wprowadzenie metody kasowej VAT. Cieszymy się bardzo, że udało nam się do tego przekonać pana premiera. Od miesiąca bowiem wiszą w całej Polsce billboardy z pięcioma głównymi postulatami ruchu Palikota, a wśród nich jest metoda kasowa VAT. Co prawda trochę drogo nas wyszło to przekonywanie, ale i tak myślę, że warto było. Ale jednocześnie deklarujemy, że będziemy przekonywać rząd, ażeby tą metodą kasową objąć nie tylko akcję Donald Tusk, małych podatników, czyli zaledwie ułamek polskich drobnych przedsiębiorców, którym przysługuje ten status, ale wszystkie małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa. Albowiem nie ma żadnych powodów, ażeby państwo polskie nie traktowało wszystkich firm zgodnie z podstawowymi, elementarnymi zasadami uczciwości. Wielu Polaków w jakimś momencie swojego życia myśli o założeniu własnego biznesu. Niestety większość z nich nigdy tego marzenia nie realizuje. Boją się. Boją się ryzyka finansowego, boją się przeszkód administracyjnych, przeszkód prawnych, a najbardziej przerażający wydaje mi się sam początek. Z myślą o tych ludziach stworzyliśmy projekt Firma na próbę. Mówimy, chcesz spróbować swoich sił w biznesie, ale nie jesteś pewien, czy się do tego nadajesz? Proszę uprzejmie, działaj przez 3 miesiące na zasadach próbnych. Przez ten czas nie będziesz płacił żadnych podatków poza VAT-em i będziesz odciążony od wszelkich procedur administracyjnych, od wszelkich procedur biurokratycznych, za wyjątkiem wypełnienia jednego prostego druku na samym początku. Jeśli po tych 3 miesiącach próbnych uznasz, że twój pomysł ma sens, a ty sam realizujesz się jako biznesmen, to możesz dalej działać na takich zasadach już jak wszyscy inni. Jeśli natomiast uznasz, że biznes nie jest dla ciebie, to możesz zrezygnować i nie ponieść żadnych konsekwencji. Ten projekt obejmie wszystkie te osoby, które jeszcze nigdy w życiu nie prowadziły działalności gospodarczej. Liczymy, że dzięki niemu wielu Polaków zrealizuje wreszcie swoje marzenie i założy upragniony własny biznes. Szanowni Państwo, w polskiej debacie publicznej bardzo często pada słowo patriotyzm. Można wręcz odnieść wrażenie, że przez niektórych polityków jest ono mocno nadużywane. Co gorsza, politycy ci rozumieją to słowo w sposób mocno anachroniczny, wręcz XIX-wieczny. Kompletnie nie rozumieją oni, że w nowoczesnym świecie, w XXI wieku, są tylko dwa rodzaje patriotyzmu, które mają znaczenie. Patriotyzm kulturowy i patriotyzm gospodarczy. Powiem dzisiaj liczą się tylko te kraje, które twórczo przekształcają własną kulturę i absorbując kultury innych krajów, to co w nich najlepsze, są w stanie tworzyć takie wartości i takie sposoby życia, które są atrakcyjne dla ludzi na całym świecie. Ale jeszcze ważniejszym od kultury wyznacznikiem statusu danego kraju jest gospodarka.
Jeśli jakiś kraj jest w stanie lepiej od innych krajów produkować jakieś dobra, które ludzie na świecie chcą kupować, to wtedy jego pozycja rośnie, a ludzie, którzy mieszkają w tym kraju, żyją w dostatku. Natomiast jeśli jakiś kraj nie jest w stanie nic produkować lepiej od innych, to wtedy nie ma nic do powiedzenia na arenie międzynarodowej i to niezależnie od tego, jak mocno politycy z tego kraju będą prężyć mózgu i wymachiwać szabelkę. Ale, szanowni państwo, żeby Polska mogła produkować coś lepiej od innych, to musimy mieć to coś, co ekonomiści nazywają przewagą konkurencyjną. I tą przewagą na pewno nie będą niższe koszty pracy. Nie mamy żadnych szans, żeby konkurować z Chińczykami czy z Hindusami pod tym względem. Zresztą nawet gdybyśmy mieli takie szanse, to zupełnie nie tędy droga. Na pewno nie jest to sposób na to, żeby Polacy się bogacili. Natomiast jest coś innego, co może być naszą przewagą konkurencyjną. Tym czymś jest kreatywność. Bardziej innowacyjne rozwiązania i technologie. I to właśnie jest pomysł ruchu Pajkota na polską gospodarkę. Wspólnym mianownikiem atrakcyjnej kultury i nowoczesnej gospodarki jest właśnie innowacyjność. Jeśli chcemy tworzyć atrakcyjną kulturę i budować gospodarkę opartą na wiedzy, to potrzebujemy więcej innowacyjności w Polsce. I tak też nazywa się ostatni filar naszego programu gospodarczego. Więcej innowacyjności. Główną barierą rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce jest problem z ich finansowaniem. Dotyczy to zwłaszcza samego początku, tak zwanej fazy zalążkowej. Wtedy, kiedy ktoś ma jakiś pomysł, ale potrzeba pieniędzy na stworzenie biznesplanu, prototypu czy wykonanie wstępnych badań rynkowych. Niestety, zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe są wstrzemięźliwe, jak chodzi o finansowanie tego typu projektów. I trudno im się dziwić, boją się ryzyka. Na 100 przedsięwzięć z branży zaawansowanych technologii, na 100 pomysłów, które na początku wydają się dobre, ostatecznie sukces rynkowy osiąga tylko jeden. Dlatego nie przekonamy komercyjnego sektora do tego, żeby finansował tego typu projekty. Ten ciężar musi wziąć na siebie sektor publiczny. Nawet jeśli 99 pomysłów na 100 nie wypali, to jeśli ten setny okaże się polskim Apple albo polskim Facebookiem, to i tak państwu się to opłaca. Dlatego proponujemy, po pierwsze, przeznaczyć z funduszy unijnych 1 miliard euro na tworzenie w Polsce tak zwanych funduszy seed capital, które będą inwestowały właśnie w innowacyjne firmy w fazie zalążkowej oraz po drugie, to znaczy dodatkowy 1 miliard euro na tworzenie nowych inkubatorów przedsiębiorczości dla branży high-tech. Fundusze seed capital to są fundusze, które inwestują pieniądze, najczęściej w zamian za udziały, właśnie w firmy na samym początku ich istnienia. Natomiast inkubatory przedsiębiorczości to instytucje, które stwarzają cieplarniane warunki rozwoju dla firm na samym początku. Udostępniają im za darmo pomoc prawną, pomoc organizacyjną oraz przestrzeń biurową. Widać więc wyraźnie, że efektem tych dwóch propozycji będzie stworzenie bardzo dogodnych warunków organizacyjnych oraz wsparcia finansowego dla innowacyjnych przedsięwzięć na samym początku ich działalności. To jest optymalny miks. Zapewni on kompleksowe wsparcie na starcie przedsięwzięciom innowacyjnym. Ale samo zapewnienie takiego wsparcia na starcie nie wystarczy, ażeby innowacyjne firmy w Polsce się rozwijały. Potrzeba bowiem jeszcze, ażeby ktoś chciał kupować ich produkty. Czyli potrzebny jest popyt na innowacyjne rozwiązania. I z tym też w Polsce jest średnio. Jak chodzi o prywatne firmy, one często wolą kupić nieco tańsze, ale mniej zaawansowane technologicznie rozwiązania. I nastawienia tych firm nie zmienimy. Ale to, co możemy zmienić, to nastawienie sektora publicznego. I dlatego ruch Palikota proponuje nowelizację prawa zamówień publicznych tak, ażeby stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań, technologii i materiałów był jednym z obowiązkowych kryteriów przy rozstrzyganiu wszystkich przetargów publicznych w Polsce. Dzisiaj prawie wszystkie przetargi są rozstrzygane tylko i wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Do czego to prowadzi? Na przykład do takiej sytuacji, gdzie startuje w przetargu duża zagraniczna firma, która oferuje technologię z lat 80. niechcianą przez nikogo w jej kraju macierzystym, ale wygrywa z polską małą firmą, która oferuje innowacyjny produkt, często rewolucyjny technologicznie, ale ciut droższy. Po wprowadzeniu naszych zmian
Tego typu sytuacje nie będą się zdarzały. Urzędnik będzie musiał rozpatrzyć również poziom technologiczny proponowanych rozwiązań. To z jednej strony zapewni lepsze warunki działania dla innowacyjnych firm, ale z drugiej strony po prostu się opłaci państwu polskiemu, bo wszyscy wiemy, że na dłuższą metę najczęściej kupienie czegoś odrobinę droższego, ale dużo bardziej zaawansowanego technologicznie jest po prostu opłacalne. I wreszcie ostatnia sprawa. Jeśli chcemy w Polsce budować innowacyjną gospodarkę, innowacyjne społeczeństwo i tworzyć innowacyjną kulturę, to potrzebujemy gruntownie zreformować polski system edukacji. Od podstawówki począwszy, a na szkołach wyższych skończywszy. To przecież odpowiednio wykształceni, posiadający odpowiednie zdolności ludzie tworzą tą atrakcyjną kulturę oraz stanowią kadry dla nowoczesnej gospodarki. Inaczej tego zrobić się nie da. Niestety, dzisiejsza szkoła to po pierwsze odtwórcze uczenie się na pamięć, po drugie sztywne i sztampowe programy nauczania, po trzecie promocja na indywidualizmu i po czwarte przekazywanie wiedzy czysto teoretycznej, bez umiejętności i praktycznego zastosowania. Takim wartościom i takiej szkole mówimy stanowczo nie. Szkolnictwo trzeba odbyć na zupełnie innych wartości. Szkoły i uczelnie muszą uczyć po pierwsze umiejętności samodzielnego myślenia, po drugie kreatywności i przedsiębiorczości, po trzecie muszą wykształcać umiejętność współpracy i pracy zespołowej, ale po czwarte i najważniejsze muszą uczyć konkretnej i praktycznej wiedzy. Łącznie zmiany zawarte w tym pakiecie, więcej innowacyjności, stworzą więc, zapewnią więc finansowanie dla innowacyjnych przedsięwzięć, zapewnią kadry niezbędne do realizacji tych innowacyjnych przedsięwzięć oraz stworzą popyt na produkty, które innowacyjne firmy będą wytwarzały. To jest kompleksowe wsparcie dla innowacyjnej gospodarki i to pozwoli nam w Polsce zbudować nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę. Szanowni Państwo, te trzy filary, przyjazna administracja, niskie podatki i więcej innowacyjności, to program gospodarczy ruchu Paligota. Dzięki jego realizacji, po pierwsze, stworzymy optymalne warunki dla rozwoju drobnych firm w Polsce, ale po drugie, realizacja tego programu pozwoli nam przejść suchą stopą przez zbliżający się kryzys światowy do Polski wielkimi krokami. Damy radę!